Dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. W dniu dzisiejszym porozmawiamy sobie na temat kosmetyków, o których dostawałem bardzo dużą ilość próśb do przetestowania i abym je przetestował, czyli o produktach marki Veoli Botanica. Także jeżeli Wam się ten filmik spodoba, proszę o łapeczkę w górę i komentarz. Na każdy komentarz odpowiadam, za co Wam bardzo dziękuję. Jeżeli jesteście nowi na moim kanale, to witam Was bardzo gorąco. Zachęcam do subskrypcji kanału i włączenia dzwoneczka, aby otrzymywać wszystkie związane z moim kanałem powiadomienia. I jeżeli nie subskrybujecie jeszcze mojego i Artura wspólnego takiego domowego kanału, to witamy Was bardzo serdecznie i zachęcamy do subskrypcji kanału Artur i Kacper Family. Przepraszam, ale w tle mogę dzisiaj kaszleć, bo grypisko po prostu nie odpuszcza. Moje kochane skarby, dzisiaj przychodzę do Was z recenzją kosmetyków Veoli Botanica. Mam tych kosmetyków z Veoli Botanica, tak naprawdę mam wszystkie kosmetyki. Niektóre jeszcze czekają na testy. Przetestowałem już kilka kosmetyków. Jeden kosmetyk już doskonale znam z 3 lat temu, ponieważ go znam tak naprawdę od premiery. I dzisiaj przychodzę do Was z moją opinią na temat tych produktów. Od razu zaznaczam, że nie są to kosmetyki tanie, ale tutaj dzisiaj poruszę kwestię, czy są warte swojej ceny. Zachowałem opakowania tych produktów, aby móc Wam zrobić dokładną analizę również składu. Także zapraszam. Pierwszy kosmetyk, jest on Wam bardzo dobrze znany, bo ja go pokazywałem 3 lata temu. Jest to Matcha Peel. Wygląda on tak. Kosztuje do 140 zł. Jest to trójaktywny peeling enzymatyczny kwasowy. I tutaj Veoli mówi, że w produkcie mamy kwas salicylowy, mamy enzymy z ananasa, mamy tutaj bakuchiol, mamy organiczną herbatę matcha, glukonalakton, kwas mlekowy, kwas tartarynowy i kwas cytrynowy. Tego produktu nie stosuje się w trakcie kuracji retinolem, w trakcie kuracji innymi kwasami. Ten produkt aplikuje się na skórę twarzy i zostawia się od 5 do 10 minut, po czym się go spłukuje, stosuje się go raz w tygodniu. Fantastycznie złuszcza, odświeża, rozświetla, rozpromienia skórę. Ta skóra jest taka rozjaśniona, rozpromieniona, zrewitalizowana, fajnie napięta i jak najbardziej ten peeling robi robotę. Moją opinię o nim znacie ze wcześniejszych filmów. Jeżeli jesteście moimi widzami od wielu, wielu lat, no to wiecie, że ja go wielokrotnie Wam recenzowałem. Fajny peeling do każdego typu skóry, nawet do skóry wrażliwej i naczynkowej. Ze szczerego serca mogę polecić. Jest to produkt warty uwagi i warty zainteresowania. On pełni funkcję takiej maseczki napinająco, rozświetlająco, odnawiającej i jednocześnie peelingu, który w czasie rzeczywistym, czyli w czasie bytowania na skórze, zjada martwe komórki naskórka. Później się już nie złuszczacie. Fenomenalny kosmetyk, polecam. Następny produkt, który również jest Wam znany z moich wcześniejszych recenzji, jest to Focus Lifting Milk. Natychmiastowo liftingujący serum emulsyjne z roślinnym zamiennikiem retinolu, czyli z bakuchiolem i Instant Lift. Ten produkt wygląda tak. Bardzo ładne opakowanie. Jest to mleczko, jest to taka emulsja, która się fajnie wchłania, momentalnie się wchłania, pozostawia te takie satynowe wykończenie, taki glow skin, glass skin. Jeżeli chodzi o właściwości usuwające zmarszczki, no to wiecie, że to jest niemożliwe i ten produkt tego nie robi, oczywista oczywistość. Ale jeżeli chodzi o prewencję przeciwzmarszczkową, jak najbardziej, ponieważ zmarszczki się nie pogłębiają, skóra jest fajnie nawilżona, jest rozjaśniona, jest rozpromieniona i jak najbardziej produkt to robi. Ale produkt nie usuwa zmarszczek, tak jak mówi o tym producent, ale fajnie regeneruje skórę i ją nawilża. Jest to produkt do nocnej pielęgnacji, także jak najbardziej codziennie go można stosować. Można go łączyć z tripeptydem miedziowym, także nie ma żadnego problemu. Mogę go Wam polecić. Następny produkt. Jestem z niego zadowolony, ale nie do końca. Ale nie do końca. Jest to 20 Second Magic Eye Treatment. Jest to serum pod oczy 20-sekundowe, które z formuły żelowej przemienia się w formułę kremową. To jest kosmetyk piorunująco drogi. To jest kosmetyk bardzo drogi. I mam tutaj kartonik tego produktu. I ten produkt ma Beauty Oil Complex w składzie. Mamy hydrolizowane proteiny soi. Potrójny wielkocząsteczkowy kwas hialuronowy, kofeina, ferment z czarnej herbaty, hydrolizat protein owsa. I mamy tutaj multum fajnych składników aktywnych. Mamy wodę lawendową, mamy olej z winogron, mamy tutaj fermenty właśnie z tej herbaty, wodę morską, witaminę E. Naprawdę wyciąg z kawy, naprawdę skład jest cudowny.
Skład tego produktu jest cudowny, ale już Wam mówię, o co chodzi. Bo producent mówi, że po nim nie jest koniecznością nakładanie kremu pod oczy. W mojej ocenie koniecznością jest. Po pierwsze, jest to serum, które trzeba zamknąć kremem pod oczy, zdecydowanie. Ale zrobiłem tą próbę, ponieważ jest to formuła kremowa, więc mówię, zrobię to tak, jak mówi producent, zostawię to sauté bez kremu pod oczy. No i nie, i jeszcze raz nie. Po prostu mega tak ściągało, dziwnie napinało mi skórę wokół oczu, więc niestety sauté zdecydowanie nie, ale z kremem pod oczy już tak. Fajne wygładzenie, poprawa napięcia skóry. Nie jest to cudo, nie jest to cudeńko i w mojej ocenie za mniejszą kwotę można fajne hity dorwać, ale jest to dość przyjemny kosmetyk. Przyjemny kosmetyk, który robi robotę, który fajnie działa na skórze wokół oczu, ale w mojej ocenie są tańsze i lepsze preparaty pod oczy. I ostatni produkt, który jest tutaj gwiazdorem, bo ja jeszcze resztę kosmetyków Veoli Botanica testuję, jest to regenerująco odbudowujący krem z ceramidami NPA, PEO, cholesterolem i kwasami tłuszczowymi. Też piorunująco drogi kosmetyk. I tutaj w składzie mamy tak, wodę, trójglicerydy, skwalan, nośnik przenikania, olej konopny, ceramid EOP, AP, NP, cholesterol, wyciąg z aloesu, mamy fermenty, mamy kwas linoleinowy, mamy kwas linolowy, mamy kwas oleinowy, mamy nośnik przenikania, witaminę E, alantoinę, lezynę, glutaminowy kwas, olej słonecznikowy. No naprawdę multum fajnych składników i jest to krem barierowy, który ma regenerować uszkodzoną barierę lipidową, silnie nawilżać skórę i po prostu łagodzić jej podrażnienia. Jeżeli chodzi o łagodzenie podrażnień, miazga, przy retinolu zwłaszcza, miazga. Momentalnie gasną zaczerwienienia, podrażnienia, ewentualne pieczenie skóry. Jeżeli chodzi o nawilżenie, jest ono na zadowalającym poziomie, fajnie skórę nawilża, ale każdy krem ceramidowy pozostawia taką otulającą, przyjemną kołderkę ochronną na skórze. No on nie zostawia. On się wchłania, można powiedzieć, praktycznie naprawdę do matu. On się do matu wchłania. I szczerze powiedziawszy, ja po nim jeszcze dokładam sobie maskę nocną, aby na skórze mieć taką otulającą kołderkę nawilżającą, lekko natłuszczającą. Ale jeżeli chodzi o łagodzenie podrażnień, o nawilżenie, jest ok, ale na całą noc to nawilżenie nie byłoby dla mojej skóry w pełni wystarczające. Nie byłoby w pełni wystarczające. Także ja po nim dokładam maskę nocną, jak najbardziej zauważam, że moja skóra zupełnie inaczej się rano zachowuje. Jest to krem dziennonocny, fajnie nawilżam, na dzień pod filtrem również fajnie się zgrywa, przyjemna konsystencja, ale nie otula skóry tak jak większość kremów ceramidowych, ale robi to, co ma robić. Także mogę polecić ze szczerego serca do każdego typu skóry, zdecydowanie. Do każdego typu skóry, to również do każdego typu skóry Lift Focus Lift. I ten peeling również do każdego typu skóry. A ten produkt również dla każdego, ale mówię Wam szczerze, że naprawdę są tańsze zamienniki tego produktu i nie warto takiej kasy na niego dawać. To jest taka moja szczera opinia. Fajny kosmetyk krzywdy nie robi, no ale w mojej ocenie no naprawdę tego wow brakuje. Jeszcze testuję inne produkty Veoli Botanica, także możecie się spodziewać na dniach, tygodniach mojej opinii na temat tych produktów. Także jeżeli Wam się ten filmik podobał, proszę o pozostawienie łapki w górę i komentarza. Buziaki wielkie, do następnego filmu. Hej!